Witam wszystkich na techfreak.pl. Nowy rok zaczynamy od testu drukarki 3D od firmy U-Design. Jest to model Profabgate LE, czyli bardzo znany. Przed sobą mam jeszcze nie rozpakowaną paczkę, 13 kg sprzętu i chcę Wam pokazać coś w środku, czego możecie się spodziewać. Więc rozpakuję teraz karton. Zobaczymy, jak jest wszystko zapakowane. Dobra, pierwsze worki ściągnięte. Dobra, coś jest. Mamy listę materiałów. To przejrzymy później, czy jest ok, czy się zgadza. Filament. Przezroczysty. Ale to chyba jest pla. Albo... Dobra, później zobaczymy, co to jest. Jeszcze takiego nie miałem filamentu. A nie, to jest ABS. Naturalny w zasadzie. Mamy jakieś tam wypełnienia. Mamy pręty. Mamy jakieś części, karteczka jest, lista plastików. Proszę bardzo. Czy może tu wyciągamy, albo może nie, może pierw to. Plastiki zaraz pokażę. Ciągniemy i pozbawia się tego kartonu. Profile, na pewno profile. Dobra, jest trochę więcej miejsca. Tak, zobaczmy profile. Profile aluminiowe. Zapakowane tak, żeby się nie poubijały, nie zrosowały, więc jest ok.
Dobra, mamy chwilę. Są plastiki. Jest uchwyt, znaczy, no uchwyt w zasadzie na elektronikę, aluminiowy. Mamy tutaj plastiki. Trochę tego jest. Można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mam też takie. Malutkie. Nóżki, jak dobrze pamiętam. Nałożyska, nakładki. Chyba. Zresztą później się okaże. Dobra, mam plastiki. Może je przesunę. Tu mamy stół. Coś dalej. Mamy resztę części stołu, grzałka silikonowa. No i szyba, tak zwana podstawka na chleb. Dobra, lecimy dalej, co jest w kartonach. Teraz mamy przewody. Są opisane? Nie, nie są, ale chyba nie będzie problem. Uchwyty prętów, jak to dobrze pamiętam, mogę się mylić, ładnie wykonane, fajnie wyglądają, trochę ich tutaj jest, pewnie reszta to jest to samo. Zobaczmy, co tutaj jest. Tam są silniki. Zobaczmy.
Silniki, proszę. To są chyba nówki, bo raczej na 100% nówki. Też fajnie wyglądają. Dobra, to mamy uchwyty, silniki. Jeszcze jedno pudełko zostało. Już patrzę, co jest w środku. Głowica. Elektronika. Już mamy dużo różnych części. Tu mamy jakieś profile do silników. Części do złożenia ramy i zaślepki. Też wygląda na porządnie. Ten właśnie się moim zdaniem zresztą wyróżnia. To Hotgate L ma fajną, porządną ramę. Mamy paski. Mamy łożyska. Mamy łożyska do ekstrudera. Zębatkę. No i parę różnych części, jak endstopy. O, mamy dużo śrubek. Czyli chyba wszystko do złożenia. Nawet mamy kabel zasilający. Wygląda na to, że po kupieniu tego zestawu nie trzeba lecieć do Obi. Opaski. Zobaczmy, co jest jeszcze tu. Zasilacz. O, myślałem, że będzie od Xboxa albo czegoś innego. A tak naprawdę mamy tutaj trochę inny zaślecz, który możemy, z tego co wiem, zamontować chyba w ramię. Może to się uda. Ale czy 20 amperów starczy? No, zobaczymy. Jak dalej, to powinno starczyć. Dobra, co mamy? Została nam chyba do zobaczenia elektronika. Proszę bardzo. Unique One, z tego co pamiętam. Raz. Dobra, super. Mamy też końcówki do silników, do zrobienia. Uwaga, głowica. Najważniejsza część w zasadzie. Na filament 1,75. Grzałką ceramiczną. Dobra. Wygląda na to, że już mamy wszystko rozpakowane. I zabieram się za